Puszczam zielone, zielone trzy. Stawiam na siebie, nie stawiam na kwi. Stoją mi ludzie, co chcieli tu być. Gdzie są widzowie? Dokładnie, moi drodzy, gdzie są widzowie? Jeżeli chcecie zakupić bilet na mój koncert, to macie link w opisie. Kupujcie bilety na koncert do Warszawy 18 sierpnia. Odbiera mi zielone tajemnice. Zielone jak ekon. A na dodatek możecie tam posłuchać nowej piosenki Ale Ale 2. Ale ale, moi drodzy, widzowie, zbiedniałem. Wszystko straciłem, jak widzicie, skończyłem na ławeczce przed Palionowem. Jest bardzo mi przykro. Jedyne, co mam, widzowie, to to, co jest w tej beczce. Tak, takie rzeczy. Drewniana motyka, słodkie jagody, uschnięty skrzak, pajęczynka i pieczony łosoś. Cały dom został mi odebrany, chociaż wszystko było moje. Palion Style też został mi odebrany, moi drodzy. Nie mam tak naprawdę nic, ale możecie wpaść na Palion Style, mi pomóc, widzowie, coś zakupić. Może wyjdę z tej ławki i kupię jakiś mini domek, chociaż żeby nagrywać dla was filmy, cokolwiek. Jest bardzo naprawdę, ale to bardzo ciężko. Gdzie są moi przyjaciele w takim razie? O, Lolo! Lolo! Co się z tobą stało? Lolo. Czemu ty wyglądasz tak, jak ty nigdy nie wyglądałeś? Lolo, mam problem. No dobra, chodzi o to. Ej, ale ciebie śmierdzi! Przestań tak mówić! Nie sprawia mi przykrości większej. No dobrze, przepraszam, ale co ci się stało? Problem jest taki, Lolo, że wszystko straciłem i wylądowałem na ławeczce. Nie mam nic, to jest wszystko, co mam, zobacz. O nie, pajęczyna, łosoś, jakieś słodkie jagody. Czy mogę cię prosić o jakieś drobne, żeby otworzyć pierwszy mój biznes, bo kurczę, jest naprawdę, ale to naprawdę ciężko. Wiesz co, no nie mam za dużo pieniędzy w Kiermanie, ale coś może by się udało tam znaleźć, ale kurczę, a czy możemy zrobić na przykład tak, że coś dla mnie zrobisz? No mogę, ale to musi być, ja jestem naprawdę osłabiony, nie jadłem dawno. Dobra, dobra, to musisz zaśpiewać, Zielone trzy. Zielone jak ekon sos. Co to było dalej? Puszczam zielone, zielone trzy. No dobra, dobra. Niech ci będzie, już ci dam. Niech ci będzie, dostajesz ode mnie 5 zielonych, bo ja więcej nie mam. Na razie starczy. Ale wiesz co, ja może zobaczyć, czy... Czekaj, a chodź może ze mną tutaj do mojej kwiaciarni, może ja tutaj będę miał coś jeszcze. Do kwiaciarni? W sensie, że no, coś innego tego? Coś z kasy wyciągnę. O. Tu nie mam. O, czekaj, o! Masz. Dziękuję, mam 16, Lolo. Mam 16. Lolo, dziękuję, to naprawdę... Zawsze coś, nie? Naprostuje mi trochę życie. Proszę bardzo. No, pamiętaj, nie wydaj na głupoty i jak będziesz potrzebował jakiejś pomocy ode mnie, to dawaj znać, nie? Zawsze wiesz, gdzie pisać. Dobrze, Lolo, dziękuję. Na przyjacielach można polegać. Dzięki, dobra, Lolo. To ja idę dalej, w sensie, w przygodę. Dobrze, pa, pa. Dobrze, jeszcze pożyję. Moi drodzy, na sklepie wylądował nowy magiczny kubek. Pewnie bardzo czekaliście na niego. Szybki unboxing, piękny karton mamy, moi drodzy. Oczywiście zapakowane tak, aby nic się nie wydarzyło. Uwaga. Mamy go, moi drodzy. Piękny, czarny kubeczek. Dlaczego jest magiczny? Bo po wlaniu, moi drodzy, wrzątku pojawi się piękny obrazek. Uwaga, uwaga. No, nalaliśmy tego dużo. I teraz chwilkę poczekajmy. Uwaga, uwaga. Widzę czary mare i pojawia się piękny obrazek, jak widzicie. Mamy tutaj palionowo. Jeżeli chcesz taki kubeczek magiczny w swojej szafce w kuchni, no to macie link w opisie. Zdrówko. Tak ciężko w tym życiu, ale już troszkę zarobiliśmy, ej, więc jest... Dzień dobry, panie, cześć, to robisz? Ja jestem, jakie dzień dobry! Czemu ty tak stale wyglądasz? Zakończyłem troszkę wszystkie biznesy, pobankrutowałem, nie mam już nic i wylądowałem na tej ławeczce, Bolo. Nie. I to są moje wszystkie itemy, Lolo mi dał się 16 zielonych na biznes, ale to co, ja nie mam jedzenia. Tak mało, ale biedak. Bolo, ej, co ty mówisz? Ale czemu tak? Czekaj, liba jakaś miła jest. Bolo, czy ja mogę dostać od ciebie jakieś zielone, żeby otworzyć mój pierwszy biznes? A to nie taki strach, ty mnie nie chcesz wyłudzić pieniędzy? Nie, 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 naprawdę nie jest problem. Czekaj, zobaczysz, kamery nie ma tu. Naprawdę nie ma kamer, to już dobra, nie mój dom. Ej, dobra, ale to serio, to jest zaglądajesz, no dobra, dam ci coś, czekaj. Co ty bym ci mógł dać? To na scyzarkę do owiec ci mogę dać? Co? Nie, co no pieniądze! Ja bym chciał pieniążki, bo to nie, ja tego nie sprzedam. A ile on ci dał? A 16 jak biedak, dobra, czekaj. Dobra, masz całego smaka ode mnie. Co? No normalnie daję ci smaka. Bole, już będę miał prawie na otwarcie biznesu. Lecak z panią Style'a, ja cię kręcę, dobra.
i wielki blok ci dają. Bolo? Dzięki. Co to robicie we dwóch? Tak, kolega, dał mi 64 zielonego na otwarcie pierwszego biznesu, lolo. Własne. Nie, tak ja być nie może. Idę do banku, zaraz wrócę. Co? Na pewno. Dziękuję, chłopaki. To bardzo, bardzo miłe, dzięki. To jest śmieszne, ale pan, nie wiem, jakbyś tego spotrzebował, dam ci jeszcze może kluski chleba ci dam. O, dzięki, byłem taki głodny. Tylko ryby jadłem, dzięki Bogu. Wróciłem. Tak. Wypłaciłem wszystkie moje oszczędności, wziąłem kredyt i ja pomogę przyjacielowi patrzeć ty bolą. Sir, nie bijcie się, przecież i tak mi pomogli. Wy dwoje bardzo mi pomogli. Co? Dwa znaki zielonego. Już brakuje mi tylko niecałego. Dobra, dziękuję. I dam ci jeszcze jedną rzecz, ale to jest na szczęście. Breloglolo. Legendarny. Ty się nie nazywaj, Bolo. Legendarny Breloglolo, proszę bardzo. Dzięki, Lolo, to bardzo ogólnie, miłe. Ogólnie, jeśli będziesz jak coś, jak pójdziesz z tym Brelokiem do Palio Style'a, to może będą ci pozwoleni tam, powiesz, pozamiatać czy coś, no nie wiem, nie? No dobra, Lolo, bardzo ci dziękuję za wszystko. Dobra, to nie ma za co, to jedę do domu, nara. Na razie, chłopaki, dzięki. Ej, Dave! Czekaj! Co ty masz na brodzie? Brodę! Na brodzie mam brodę! Co ci się stało? Wyglądasz fatalnie, zaniedbanie! Nie stać mnie na golarkę, straciłem wszystko i tutaj mój właśnie, dom jest. Właśnie, kopę lat! My się nie widzieliśmy parę lat! Jak tam twoje biznesy, jak koncerty, piosenki, wszystko? Widzisz, właśnie wszystko się sypnęło i teraz mam brodę i ta ławka to moje życie. Ale dlaczego? Właśnie ja się tak ostatnio zastanawiałem, jak kupowałem ten dom. Dlaczego ktoś go tak tanio sprzedaje? To jakiś komornik, ale nie właśnie, wiedziałem dlaczego. No, komornik. I to tutaj chłopaki mi dali zielone i to wszystko, co mam na razie. To jest twój cały dorobek? No. Ale żeś chłopie, co ty zrobiłeś? Przecież ty miałeś zaraz, tyle pieniędzy. Ale zaraz będę miał na pierwszy biznes. Daj ci dorzucić grosza. No słuchaj, no ja z groszami nie chodzę, mam tylko, no tylko tyle, tu w sensie, to powiem ci tak. Brakuje mi tylko niecały stak, a to żeby otworzyć lodziarnię. Słuchaj, przy kasie to akurat w chwili obecnej jestem. Mogę ci coś zaproponować, ale słuchaj, jak biznesik wypali, to wiesz, pamiętaj, że przyjaciel Dave ci pomógł. Oczywiście, zapamiętaj te tak, słowa. Oczywiście tak, a ile ręka ci brakuje? Zostanie wyciągnięta. No muszę 400 mieć na lodziarnię. 400 musisz mieć na lodziarnię, dobra. To ja ci... Czekaj, to ile byś chciał, to ci brakuje tak niecałego staka. Dobra, no, to słuchaj no. mnie. Dam ci więcej i weź się ogarnij, zgul tą brodę, weź sobie kup jakiś, nie wiem, fajny garnitur albo coś i weź... Bo ty gdzie teraz śpisz? Tu. Co? No serio, ale jest dobra pogoda, więc nie narzekam. Tu jest niewygodnie, no to weź sobie jeden z moich domów i na spokojnie idź tam spać. Gdzie tu? Do tej żabki? No albo do tego, bo ja ten dom też kupiłem, no nie smuj, możesz nie spać. No tak! Co? No ja mówię, no dobra, mi takie no biznesy powypaliły, a wiesz co sprzedaję? Co sprzedajesz? Aglety. Co to aglet? A, to jest sen! Końcówka od sznurka. Tak, taki biznes, człowieku, na tym skroiłem, że sobie sprawy nie zdajesz. Kurczę, dobra, no wiesz. To ile ci dać? Tylko możesz uzupełnić... Dobra, masz tyle. Ja i cię pamiętaj, kręcę. Sznurówki to dobry biznes. Oprzyj dobra, sobie dobra. O nim swoją działalność. Dobra, na razie. Dobra. Dziękuję bardzo. Widzimy się, ja mam nadzieję. Co ty otwierasz? Lodziarnię, tak? Kwiaciarnię. Tu, tam otworzę, muszę kupić ją tam. No to przyjdę na tego, przyjdę na jakieś przekąski. Dobre, zrobię lody, no. Na razie. Pa, na razie. Boże, do mojego domu. Widzowie, możemy kupić lodziarnię, patrzcie ile pieniędzy. Dobra, tej i temu już nie zabieram, widzowie. Zabieram tylko to i tyle, to już odstawiam. Widzowie, mamy kolejny dzień, moi drodzy. I patrzcie, ktoś sprzedaje w końcu tą lodziarnię za 400 takich zielonych. W końcu możemy, mamy, moi drodzy. Lodziarnia jest nasza. Pora zgolić brodę. I co my tu mamy w ogóle? Mamy coś na stanie? Wow! Lody smurfowe, truskawkowe, wanilia, czekolada, ciastka, wow! No, słodycz! Dobra, idę zgolić tylko brodę, bo żaden klient nie będzie chciał ode mnie nic kupić i poczekamy na coś. Moi drodzy, wbijać na Palion Style, żeby zakupić tak piękne ciuszki. Uwaga, lody świeże, najświeższe, bo dopiero kupiłem lokal i lody sprzedaję. Lody zimne, lody. Takie najzimniejsze, lody takie lody. Najpiękniejsze. Lody zimne, lody? Najpiękniejsze, najsmaczniejsze, jakich nie widział świat jeszcze. To ustaw się w kolejce, Gamoniu. Ja jeszcze byłem wypadkowy. Posłuchaj się, z ludzie niskiej klasy. Ile ludzi? Zaraz wyjaśnię. Pan się wepnął do kolejki, to jest bajka, tak? To się wepnął do kolejki, jak to jest w 48% mój biznes. Siema, Paweł. Dzień dobry, widzisz?
widzisz, Dave'o, i dziękuję wszystkim, że mi pomogliście. No. Otworzyłem tutaj ten biznes i naprawdę dobre te lody. Jak to? No, ja lodę chcę. Co, to oni też ci pomogli? Te kloszardy? Też pomogli. Pewnie, ja kredyt wziąłem nawet dla mojego przyjaciela. Tak, 16 zielonego. To się zajmie spłatą tego kredytu, a nie do kolejki się tu... Próbuję to wyegzekwować. Dobra, ej! Żartowałem, Bara. Dobrze, jak widzicie, już zgoliłem brodę, coraz ze mną lepiej, ale muszę teraz sprzedawać lody. I teraz tak pytanie było, jakie byś chciał lody? Ja bym chciał darmowe lody, za to sobie ci pomogłem. Darmowe lody? Ej, ale tutaj tylko za pieniądze są. O, ty kolego, to taki z ciebie kolega? Kolega biznes otwiera, a ty zamiast dać mu podwójną zapłatę, to jeszcze tutaj za darmo jakieś zniżki bierze. Ale ja w niego wpakowałem stoka zielonych, ty biraku. A ja 3. Ale więcej. A ja 2 taki 16. Dobra, to nie jest licytacja. Panowie, nie zbić. Pięć zielonych jest za gałkę. Mogę zamówić. Za ciasto jest 10, a za ciastko są 2. Dobra, tylko ja będę tak. Niebieskie gałki, niebieską gałkę chcę jedną. Smurfa? Tak. Dobra, smurfa, okej, coś jeszcze? Może być ciastko za 10, czyli 15, tak? Za 10 te? No. Dobra, może być ciastko. Dobrze, ruchu. Zamiast tego lody wziąć jeszcze ciastko. Tylko, co? No właśnie. Może jeszcze tocik, co? 15, tak. Dziękuję bardzo. Ja znam takiego jednego, proszę, co ten słodyczy jadł i dobrze na tym nie wyszedł, Bolo. Tylko powiedz, bo ty zgłosz na tym zle. Musisz płacić kredyt. Dobra. Chcesz, Lolo, tutaj. Dzień dobry. Wie pan co? Ja bym chciał tak. Na pewno chciałbym na wynos zapakować. Można za wynos? Tak, można pewnie. Dobra, to pewnie. Poproszę 2 ciasta. Te duże, tak? Nie ciastka, ciasta. Ciasta, 2 ciasta. Dobra. 5 ciastek. 5 ciastek, dobra. 1, 2, 3, 4, 5, okej. I niech pan da mi loda... tego, to jest mango chyba, nie? Ten żółty? To jest wanilia. Wanilia, kurczę, no dobra. A to one są własnoręcznie robione? Tak, tak, zobacz maszynę, no przecież chodzi. Okej, okay, no to wie pan co, to ja bym chciał 2 gałki wanilii. No. I 1 gałkę czekolady. Okej, okay, czyli będzie 15, 25, 45 zielonych. 45 zielonych? Dokładnie. Dobra, to wie pan co, to ja panu dam na piweczek, dam 40, ja 50 nie będzie. Wow, dziękuję bardzo. I jak biznes będą się dobre, będzie rozwijał. A ja mam pytanie, a czy będziecie mieć też dostawy do domu? Do domu? No może coś się zastanowimy, jeżeli zarobię jakieś pieniążki, okay, to może kogoś wynajmę. No to super, bo ja będę miał imprezę niedługo urodzinową, to bym chętnie zamówił, nie? Dobrze, no, Lolo, oczywiście. A szukacie do pracy? Na razie nie, bo jeszcze mam za mało pieniędzy, żeby komuś płacić. A te ciasta to wy sami robicie? No wszystko jest samemu temu. A wy macie to zarejestrowane tak legalnie? W sensie, wie pan, bo tutaj niektórzy to nie, są... Długo jeszcze mnie chcecie ciągnąć? Nie wytrzymam. Idź, że są człowieku, dostaję zamówienie. Nie wytrzymam. A to pan mi daje jeszcze jedno ciastko, dobra? No dobra. No to powodzenia. I no. Ło, dziękuję. No to. A jak pan będzie szukać do pracy... A, bo dobra. Ja nie mogę. Co tu się działo? Dzień dobry. Cześć, Żaba. Poproszę lody. Jakie NPC-cie? Śmietankowe. Nie ma, jest wanilia. Mega podobnie smakuje wanilia do śmietany. Nie no, wanilii to... Dobra, to czekaj. Jest tak, wanilia, czekolada, smurf, truskawka. Ciastko. Czekolada. I do tego ciasteczko. Małe ciasteczko. Nie. Ciasto. Jak małe? Duże jakie? Ciasto. Dobra. Tak. Albo nie. Ale czekaj, a jakie macie ten? Dobra, nie. Jakie? Wszystkie te lody chcę. Wszystkie? Pojedyncze, tak? Tak, bo ja czy dla wszystkie, wszystkich czy wszystkie jakie są w ogóle, nas wszystkie cały stan w ogóle? Wszystkie smaki, tak. I jeszcze może trochę kepuczu tam polać na górę. Nie mamy tu kepuczu. Ej, co jest? Co ty robisz? Dzień dobry! Czemu ty się przebrałeś? Ej, on jest dziwny. To jest najgłupszy klient, jakiego widziałem w życiu, nie? Koleś! Jak następnym razem takie, bo dobra, nawet nie będę się odzywać. Ej, a chcesz wszystko, czy po prostu wszystko, pojedynczo? Wszystko, płacę z góry, masz. No, ale pojedynczo, czy więcej? Słuchaj,
Daj mi każdego po spróbowaniu i trochę ciasta. No, 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 dobra, dzięki. Ile ty mi dajesz ile pieniędzy? Dobra, i daj mi jeszcze te ciastko małe, te małe ciastko, co tam oni brali. Dobra. A, mi mój smaka zrobili, wiesz jak jest. No, szybciej, szybciej, ja głodna jestem. Ogarnij się, Lolo. Dam ci 5. O. Dobra, dzięki, no. No i ten, jak to się mówi, narka. Dzień dobry, ja przyjechałam z urzędu skarbowego. W czym problem? Na kontrolę przyjechałam. Ale my tu wszystko w porządku i legalnie. A to ja muszę spróbować za darmo, czy nie jest zatrute salmonellą? Nie, nic za darmo tu nie ma. A, to nie spróbuję, to pewnie zatrute, to ja zgłoszę was do prokuratury. Proszę zgłosić wszystko legalnie. Będzie zgłoszone jak naj... Proszę zgłosić. Mój kolega ma dostał... Proszę zgłosić i się wynosić. No i sraczki dostał i tak było, od lodów. Co to było, widzę? Jakie Ohio, to chyba Lolo. Ale widzę, my mamy dość pieniędzy teraz na to, żeby kupić chyba Palion Style. Także widzę, musimy teraz kupić Palion Style i wtedy już w ogóle zostaniemy milionerami. Oh. Moi drodzy, ja mam poduszkę! Z Palion Style, najlepsza poduszka na sklepie, już jest dwustronna. Tu mamy Palion Style, a tu mamy wszystkich Palionowiczan. Moi drodzy, dobrze się powodzi, już mamy żelazne itemki. Mamy tutaj, prawda, breloczki, coś z Palion Style'a. Teraz patrzcie, ile zarobiliśmy na lodziarni w ciągu tych paru dni. Moi drodzy, mamy tutaj napisaną tabliczkę 10 staków zielonego za budynek Palion Style. Także od razu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nie, 7, 8, 9, 10, proszę bardzo. Palion Style jest zakupiony i mamy od razu dostawę z Palion Style. Patrzcie, dostawa. Problem jak wejść do tej ciężarówki, czekajcie, muszę wykopać troszkę dirta i zrobić, a zrobię schodki, niech będzie. Zrobimy sobie schodki, o, pięknie. Gdzie ta dostawa? Tu? Wow, jaka dostawa przepiękna, no, klasa światowa. Czekajcie, to wyrzucimy, bierzemy w takim razie breloczki. Wszystko, wszystko co jest, widzę, bierzemy. Czy my to zmieścimy? Patrzcie, wszystko zmieścili. Idziemy w takim razie. Widzowie, czy w Palion Style coś jest? No jak widzicie, jest totalnie, ale totalnie pusto. Także trzeba wszystko teraz rozłożyć i będziemy to sprzedawać. Dlatego musimy zrobić tutaj jeszcze jakieś skrzynki. Co prawda żadnych skrzynek tu chyba nie widzę. Ale będziemy mogli... O, tu jest jakaś skrzynka. Czy będę to mógł zniszczyć? No, tu jest, tam też są bryloczki, kurczę, nie widzę. Dobra, skrzynki się potem ogarnie. Na razie rozłóżmy wszystko po prostu po kolei. Więc bryloczki będą tutaj wszystkie. Cyk, cyk. Gdzie są jeszcze bryloczki? Tu jest bryloczek. Od Milki niestety nie mam bryloka nowego, więc to jest akurat słabe. I tu znajmy może smyczkę. O, tutaj mamy wszystkie bryloczki. No kurczę, muszę tą skrzynkę wziąć, no. Jak wezmę jedną stąd po prostu, będzie okej. O, super. Jedną skrzynkę stąd i postawimy od razu tutaj, żebyśmy mieli na stanie wszystko. A tutaj mam widzowie Zbyszka. Zbyszek już tutaj czeka, żeby sprzedawać razem ze mną wszystko. Dobra, tutaj odkładamy to. Dobra, to już mamy. Wezmę sobie teraz tylko to, co jeszcze nie porozkładałem. Czyli bilety na koncerty, widzowie. To. Resztę bryloki już są. Dobra, t-shirty możemy dać tutaj u góry. Gadżety na dole, no gadżety na dole damy. Więc tutaj gadżety, widzowie, długopisik, ręcznik przepiękny. Co tu jeszcze możemy? Zeszyty dodać, bilet, kubek. O, czy to się zmieści? Chyba wszystko idealnie. Patrzcie, wszystko idealnie się zmieściło. Widzę, oczywiście bilet na koncert możecie zakupić, bo ostatni koncert w tym roku będzie w sierpniu, a dokładnie 18 sierpnia w Warszawie, dlatego jeszcze jak nie macie biletu, to zakupcie. Dobra, tutaj odkładamy to, tu bierzemy te bluzy. I tu dajemy t-shirty, bluzy. No nie mam tak, nie mam w ogóle widzowie nowych rzeczy, niestety. A jeszcze worek jest. To worek damy tu. Nie mam niestety widzowie nowych rzeczy z Palion Style'a przy sobie, więc to jest wielki, ale to wielki minus, tak? Ja tu wszystko chyba rozłożyłem. Bluzy, tryb kreatywny nie ma. No i chyba wszystko, tak z czego co widzę. No dobra, widzowie będziemy musieli wprowadzić na sklep na pewno, czy na sklep, tutaj na Palionowo nowe rzeczy z Palion Style'a, bo jest tam mnóstwo rzeczy, pewnie wam się przebierałem, reklamki nowe. No dobra, otwarliśmy, więc teraz tylko czekamy na klientów, aż przyjdą i zakupią coś nowego. Kolejne rzeczy, widzowie. Będę musiał potem to wszystko powyceniać. Czekajcie, tu jest coś napisane, żeby się nie pomyli. Co tu jest napisane? Wyrzuć zielony Zbychowi. Miłych zakupów, wszystkie zbroje są, widzę. A nie, tutaj jest, to jest bez tego. I miłych zakupów. Dobra, no to czekamy na klientów. O, pierwsi klienci, dzień dobry. Ej, Bolo, co ci się stało? Na samym sytuacjach lodów i tak mi posąd. Naprawdę?
Pluskę, no. Naprawdę? Co jest? Ale mówię, że mama mi rasyłkę zapisała do tego. Ja nie mogę. Dobra, wybierz sobie, Bolo, co chcesz, bo teraz nowy biznes rozkręciłem, Palion Style. Udało mi się, dzięki wam. A ty za mamony tam wpadłuje ci teraz. No teraz troszkę już wlatuje, no nie ma co, nie narzekam, nie? A miałbyś pozycję świątoka potem. Już mamy troszkę, no. No dobra. A cen czemu nie ma tutaj napisane? Wypatrz. No, ceny ja... Ej, co ty masz z głową? Kosmiko. Co to, wiesz co, przez lody ci się to stało też? No właśnie, wiesz co, te lody chyba takie nie do końca były dobre. Że się takie nieświeże. Co z wami? Aż Dave jest normalny jako jedyny. No bo ja tego nie jadłem. Jak nie jadłeś? No nie jadłem, ja to rozdałem. Jak rozdałeś? Co ty gadasz? No. Ale dobra. Ja mam pytanie, czy na moją głowę jakaś czapka się znajdzie? Ty, czapka na pewno. Bolo, jaki to jest dawca cienia. A jak jest gruby. Ej, Magdalena. Dawca cienia. Dawca cienia. Rozbawiliście sprzedającego. Wybierzcie sobie, co zechcecie tutaj ze sklepiku. Dobra, wypadł mnie z zabrany sklepu, ja kupuję teraz, proszę. Ja tak. Te gruby. Kubek? Gruby, tobie to już wystarczy takich rzeczy. Ostatni kubek do kolei. Ale nie, to wy nie musicie tego zabierać, wy po prostu mówicie, co chcecie, ja wam daję ze skrzynki, więc a, na luzie. To po kolei, to jest tylko wystawa, to jest tylko wystawa. Dobra, to ja czekam, aż się tam pozastanawiacie. Dobra, no Bolo, co zechcesz? Kubek do kolei. Kubek do coli, dobra, mam, tak no. Tak jest, tak jest. Dobra, długopis bym kupił, bo do zapisywania co kupić w sklepie. Dobra, długopis, no. Tak jest, jakieś zakupy zrobić tutaj. Bluzy nie, bo to za ciepło i tak mi za gruby jestem. O, blylo, a nie, to nie, bo nie ma. Jeszcze bolo nie ma, ale będzie niedługo. Plecak bym chciał kupić. Plecak, okej. No tyle w sumie, tyle. Dobra, no plecak, stak. Nie, dobra, to ja nie chcę plecaka. Ale dalej, lody kosztowały 5, co ty myślisz, że plecak będzie, to jest najdroższa rzecz praktycznie. No tak, 20. Długopis 10, czyli 74 i kubek 20. No panie, ile? 8, 94. No przecież ja tyle nie mam, dobra. Dobra, panie, weź pan chce tego staka, nie? I plecak z powrotem, ja byłem z tej. O, a, czyli tylko bez plecaka, tak? Ja wiem, może nawet jestem na minus, idę stąd. No dobrze. Zapraszam, Lolo. Idę, no w końcu, ja nie mogę. Z takim klientem jakby przed chwilą, to się nie dziwię, że pan się udzi tak dużo. Co to jest za głowa? No, to ten. Ja bym poprosił, a widzę, że macie pracownika, to już się powodzi bardziej. Tak, no. Dobra, to ja tak się rozglądałem, chciałbym na pewno, tak, ręcznik. Ręcznik, dobra. Tak, chciałbym płytę tryb kreatywny. Płytę typ kreatywny, Tak, chciałbym czapkę. Czapkę? Jaką czapkę? Nie wiem, czy czapka jest taką, na stanie. Taką na mój łeb. Nie ma na stanie. Nie ma. Kurde. Na twoją głowę, niestety. Dobra, to ja bym poprosił w takim razie stak bryloków Lolo. Stak bryloków Lolo? Tak. Tu mamy prawie całe to wszystko, co mam, no dobra. No to dobra, nie, to pozostaje dla widzów pozostawi. To mi pan da pustaka. Pustaka, no dobra. No, dla widzów zostawimy. No i w sumie można by powiedzieć, o, bilet na koncert, o, ma pan? Bilet, no pewnie, oczywiście, że tak. O, to ja bym chciał, raz, dwa, trzy bilety na koncert. Trzy bilety? To dla rodziny całej. Tak, dla mnie i dla mnie, w razie, żeby, bo ja lubię mieć dużo miejsca. Ja nie mogę. Ja lubię mieć dużo miejsca, ogólnie nie ma miejsca na pociągnie. Twoją głowę aktualną. Tak, dlatego ja muszę tam, wiesz, jak będę wchodził, to muszę bilety razy trzy. Okej. No dobra, no to mogę ci to sprzedać, no tylko z masy tego wziąłeś, więc nie wiem, jak to wycenić. No tak, płyta, dobra. Płyta dajmy, że 15, dobra, ręcznik płyta 15, jest. To jest 30. Bilety to po 10, to 60, no i bryloki. Jak 60 bilety po 10? No 60 razem. Dobra, no razem, co masz. No i bryloki stak razem, bo to 32 to ci zniżkę zrobię, jak tyle wybierzesz. Czyli dwa staki. Nieprawda. Policzyłem ładnie i wyszło tak, 64. I 60. 30. No. 15. 15. I pan na te 4 zielone chciał mi oskamować! Ej, no ale ja to dla... Ja to ja nie chciałem oskamować, to dla szefa miało być. A jak dla szefa to dla Zbyka. Nie. Ja nawet Zbyszkowi dam do ręki. O, no i git. No i git. Nara. Nara. No dobra. Ale? Cześć, Dave.
Mogę? Cześć. Tak, możesz, cięcy ci klienci. No, 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 to ja dla córki poproszę ten worek, o, ten to, taki o. Dla córki. Ten worek, no. Jakiej córki? Ej, nie mamy na stanie worków, musisz wziąć z tego, z lady, to będziesz miał taniej. A, bo to towar eksponowany. Tak, tak, no nie mam, Dobra. Nie mam na... Nie, a nie mam, mam. Chcesz eksponowany taniej, czy chcesz... A jaka jest różnica w cenniku? No, z 20%. No to panie, no to tego, wiadomo, że tego musisz oszczędzać, no, w tym no kraju. Dobra. Dobra? No. To mi to tam zapakuj ładnie na prezent. No. I poczekaj. Jeszcze dla niej bym wziął... swojego breloka, wiesz jak to jest. A to z tego ci wezmę, no. Dobra. Brelok daj dwa. I jeszcze ręcznik. Ręcznik. Tak, i to będzie wszystko. I na to cury. No i płatność gotówką. Ile to wyszło? 25 i 15, 20% zniżki, czyli 25, 40. A ile zapłacę teraz? Ej! Hej! Co to ma być? Ile zapłacę teraz? Pomocy! Co to za napad? Wynoś się stąd! Dobrze, albo... za darmo bierz. Za darmo bierz, ja nie chcę, nie, no. Proszę, nie rób no. Nic. Za darmo bierz. Jeszcze za te twoje żarty biorę koncert na bilet i tam się też zobaczymy. Nie! No, na razie. Nie, to jest skandal, widzę, co tu się dzieje, Boże, nie wiedziałem, że w biznesach takie rzeczy się dzieją. Ale musimy, widzowie, nazbierać teraz wystarczająco kasy z Palion Style'a i kupujemy największą willę na Palionowie! Nowe czapy już na sklepie, w dwóch kolorach, pomarańczowy oraz zielony. Moi mili, ale się dorobiłem, patrz jakie mam itemy, to jest niesamowite, patrzcie co tu się dzieje. Nazwałem sobie w ogóle mój mieczyk zieloniak, dobra, przyjaciele, bierę cały dorobek z Palion Style'a, patrzcie ile tego jest. I kupujemy, żeby stać się już takim totalnym milionerem, willę od Dave'a, czyli willę szefów. Przyjaciele, coś tam sobie zostawimy, ale już mam cały ekwipunek z zielonych. Także lecimy do willi szefów, bo Dave'o tam już czeka, bo się z nim mówiłem. Dzień dobry, bogaczu. A, witam serdecznie pana klienta, no klient. Seria najwyższej klasy! Zapraszam na ogląd. Dzisiaj chciałbym zakupić ten cały jakże budynek piękny. Aha, no to ogólnie tak. O tutaj kurczę, jest... co tu taki syf? Panie, bo to do remontu tutaj nie było odświeżane dawno. Okay. Ale spokojnie, to cena to wszystko uwzględnia. Okej. Z racji na nasze, że tak powiem, ostatnio drobne pogawędki, no to... No a co to za basen lawy pod domem? A ty nie lubisz się kąpać w lawie? No co to jest w ogóle? Nie to chcę. To jest zabawa dla bogaczy, kąpiesz się w lawie. Ja cię kręcę, dobra no. Widać, że bogaty nigdy nie byłeś, człowieku. A poza tym, właśnie, willa ma kilka pięter, możesz sobie tutaj spać. No ogólnie jest fajnie. A i jak co? To te drzewo jest pod ochroną. No dobra, no nie, no ja te drzewo na pewno zostawiam, one jest piękne. No nie można go ścinać. A ile kosztuje w takim razie? Willa? No. No to teraz zależy, nie? No bo ogólnie tak. No dla ciebie, po znajomości, bo normalnie to bym sprzedał za 50 staków zielonego. Ta, skądś to znam. No, normalnie po 50 staków zielonego jest normalnie. Tak, tak. Za tyle to mi chcieli brać, ale... A dla mnie 10 staków. Nie. Za 50 to chcieli brać, to mnie wiesz, dzwonili, ja mówię, nie sprzedaję, bo mi się to nie opłaca, bo to moje jest, nie? No. Ale słuchaj, no po prostu sytuacja mnie przycisła, że no mam inną willę na oku, kupimy sobie inną, także dla ciebie promocyjnie te 15 staków mogę puścić. Okej, no dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwa na trzy, na cztery, na piętna. Okej, dobra. I teraz tak. No w sumie git, dobra. No ona i tak tyle nie jest warta. Dzięki. Ej! No, dzięki w takim razie miłego... Co? A coś się nie podoba? No nie, git, no dobra. Mogę wszystko na pewno? Tak, bardzo mi się podoba ta widza. Jest okej? Okay? Tak. Jest okej okay, czy nie? Bo tak. Jak co to wiesz? Ej! No co? A teraz możesz wyjść z mojej willi. Ale ona jeszcze nie jest twoja. No jak jeszcze... nie jest? No jeszcze nie, no słuchaj, zapłaciłeś dopiero za datek. No co ty gadasz w ogóle, tak, po znajomości to 50. No nie, ale ja ci mówiłem, że mnie ścigali do granic państwa. No te 50 to jest, no właśnie teraz jeszcze musisz zapłacić. Dobra, 25. Dam ci jeszcze to co mam. Okej, wszystko, dobra. Wszystko, niech będzie. Nie masz proszę nic więcej bardzo. Na pewno? Nie, już wystrykałem a, się. A, czekaj, bo mi się w ekwipunku nie mieści. No weź sobie swoje lody. Ej! No dobra, zjem sobie. No dobra, proszę bardzo. No, interes z tobą to czysta przyjemność. Jak co? Willa i tak nie jest na mnie. Na razie. Co?
No dobra, widzę, tak się czuję jak u siebie. Widzę, kupiłem willę i stałem się milionerem!